wszystkim jak najlepszego odbioru tego, co zostało przygotowane na święta Bożego Narodzenia. Niech ta sztuka wprowadzi nas w klimat, niech nam da przedsmak tego, co będziemy świętowali 25 grudnia. Niech poruszy w nas te najbardziej wrażliwe, najlepsze struny, najlepsze emocje. Niech nas właściwie nastroi do świętowania i będzie okazją do refleksji. Życzymy wszystkim jak najlepszego oglądania, a zanim rozpoczniemy naszą inscenizację wydarzeń sprzed 2000 lat, to jeszcze wystąpi chór i zespół. Zamieniamy się w słuch. Ucie, kali, ucie, kali. Na uszał, ucie, spusty.
Thank you.
czystymi ręcami iść. Mam pomysł. Tyle mam. Teraz kawałek. A ja mogę chleba. Chodźmy powitać tego. Jak mu było? Jezus Zbawiciel. Właśnie. Yeah.
Witaj panoczku kochany. I zabierę ci niedawno. Mamy trochę sera i mleka. Bo tak trzeba. Żeby z głodu nie umarł i nie płakał. Po prostu dziękuję.
gdybyśmy nie podkreślili udziału chóru i schoru. Najserdeczniej dziękujemy za dzień przygotowania próby, godziny prób i poświęcony czas. Bardzo dziękuję. W imieniu nas wszystkich tutaj obecnych serdecznie dziękuję i artystom, i chórzystom. Bardzo dziękuję za wprowadzenie w ten świąteczny nastrój. Dziękuję księdzu Mateuszowi. Dziękuję również Ewie Górskiej, Jankowi Niemińskiemu za prowadzenie chóru, który no, pod nieobecność pani profesor Dylak jednak działa i wielka chwała wam za to. Dziękuję. Ja oczywiście również dołączam się do podziękowań. W imieniu własnym, w imieniu pani dyrektor chciałabym złożyć wszystkim również życzenia świąteczne, a zatem zdrowych, pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, aby te święta były dla was, dla nas wszystkich okazją nie tylko do zadumy i do refleksji, ale również do radości ze spotkania w gronie rodzinnym z naszymi najbliższymi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Oby te święta były też również, przyniosły wam również wytchnienie od codziennych obowiązków, od stresu, od wszystkich problemów, z którymi musicie się na co dzień borykać i zmagać. I oby magia Bożego Narodzenia przetrwała jak najdłużej. A więc również trwała w waszych rodzinach, w naszych rodzinach, nie tylko w okresie świątecznym, ale również przeniosła się na kolejne dni nowego roku 2016. A nowy rok oby przyniósł wam jak najwięcej radości, uśmiechu, jak najmniej trudnych chwil, jak najmniej porażek i oby był to czas spełnienia wszelkich marzeń i realizacji waszych celów i zamierzeń. Wesołych świąt! Wesołych świąt i do zobaczenia w nowym 2016 roku.